Opowiem dzisiaj o nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała mnie przy jednym ze słupków do ładowania samochodów elektrycznych. Jest to o tyle zabawne, że jestem prezesem firmy Phoenix Contact Polska, a my również dostarczamy komponenty do elektromobilności. Wszystko zostało nagrane telefonem komórkowym. Zobaczcie, co się wydarzyło. Wczoraj około godziny 17 przyjechałem tutaj, postawiłem samochód elektryczny, który został podłączony do tego słupka. Po mniej więcej pół godzinie wróciłem tu i o ile wtyk od strony samochodu dał się wyłączyć, o tyle, co widać tu dzisiaj, ta wtyczka uległa zablokowaniu. Jest zablokowana dalej, nie można jej wyciągnąć, a to dlatego, że prawdopodobnie wskutek uszkodzenia rygiel elektromechaniczny znajdujący się w środku, no, uniemożliwia to, choć powinien zostać zwolniony w momencie zaprzestania ładowania samochodu. Sytuację mamy więc taką, że od strony samochodu kabel do ładowania odłączyć się dał, od strony słupka nie. Sygnalizacja na słupku w dalszym ciągu wskazuje, że samochód jest ładowany. Nie może być ładowany, bo wtyczka jest odłączona. Cała ta sytuacja prowokuje do zadania przynajmniej kilku pytań na temat elektromobilności i możliwych sytuacji z tym związanych. Piotrze, pytam Cię jako eksperta. Patrząc na moją przygodę, nieprzyjemną przygodę przy słupku do ładowania, z technicznego punktu widzenia, co takiego mogło się tam zdarzyć? Co prawda przygoda Twoja miała miejsce przy słupku, w którym nie zastosowano naszych komponentów, jednak na podzespołach naszej produkcji jestem w stanie w przybliżeniu określić, co mogło się takiego Czyli wydarzyć. Zasada działania jest ta sama, komponenty prawdopodobnie dokładnie, były inne, tak? Dokładnie tak. Wtyk do ładowania, w części, która jest włączana do słupka do ładowania, posiada odpowiednie wycięcie tak. na mechaniczny rygiel, który blokuje nam wtyk po wpięciu go do gniazda. Czyli ten rygiel wchodzi do... Dokładnie i to zapewnia nam niemożliwość odłączenia wtyku od gniazda przez osobę niepowołaną. No a po co w ogóle taki rygiel się stosuje? Czy to nie jest jakaś niepotrzebna komplikacja? Może tego nie musi być na przykład? Rygiel jest potrzebny po to, żeby ktoś przypadkiem nie odłączył nam wtyku od stacji do ładowania podczas naszej nieobecności. Ładowanie pojazdów elektrycznych trwa czasami pół godziny, czasami ponad dwie godziny. I wyobraź sobie, Macieju, sytuację, że zostawiasz auto pod stacją do ładowania z pełną świadomością, że po powrocie z zakupów auto będziesz miał naładowane. A ja wracam czasie... po pół godzinie i okazuje się, że ktoś inny ładuje w tym miejscu swój samochód, bo ty zostałeś odłączony po 5 minutach, jak tylko zniknąłeś za rogiem. W takim razie z technicznego punktu widzenia, wracając do pierwszego pytania, co tak naprawdę mogło się wydarzyć? Jak każdy element elektromechaniczny, dana część może ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Jasne. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie elementów o jak najwyższej jakości. Pierwsza rzecz, która mogła zawieść, mógł zawieść sam rygiel. Jak wiemy, wielokrotne podłączanie, odłączanie takiej stacji do ładowania Jasne. Może skutkować tym, że element ulegnie zużyciu. Druga rzecz, która mogła zawieść, mógł zawiesić się lub uszkodzić się sterownik do ładowania, który nie podał odpowiedniego impulsu do zwolnienia rygla. A powiedz mi, czy taka prosta rzecz jak wyłączenie zasilania słupka spowoduje zwolnienie takiego rygla, czy nie? Nie zawsze. Może być tak, że sterownik podczas ponownego startu i przechodzenia procedury rozruchowej dokona kontroli wszystkich elementów i rygiel także będzie skontrolowany na zasadzie zaryglowania, odryglowania. Lecz niestety, jeżeli rygiel jest uszkodzony lub sterownik jest na tyle zawieszony, że nie przejdzie tej procedury rozruchowej, nic to nie pomoże. Ja rozumiem, że instalacja mechanicznego odryglowania nie może być ogólnodostępna, bo wówczas po prostu każdy mógłby to sobie odryglować, musi być coś, jakieś zabezpieczenie, nie wiem, tego cięgna, kluczyk. Tak, tak. Można zrealizować takie odłączenie poprzez zastosowanie, tak jak wspomniałeś, cięgna, które będzie wyprowadzone do zamka, do którego dostęp poprzez kluczyk będzie mieć osoba uprawniona, na przykład osoba, która nadzoruje dany obiekt. Oczywiście wszystko przy założeniu, że na słupku istnieje numer telefonu alarmowego. Tak, tak. To niestety też jest często pomijane. Ktoś przyjdzie i nam pomoże, tak? Tak. Okay. Czyli jeżeli nie ma tego automatycznego zwalniania rygla, nie ma mechanicznego zwolnienia cięgna, no to w tej sytuacji pozostaje nam co? Czekać na serwis, zdemontować słupek, wydłubać mechanicznie i tak dalej. To tylko to nam zostaje. Niestety tak. Aha.
Czyli mówiąc krótko, nie ma prostego takiego rozwiązania wyjścia z sytuacji. Niektóre sterowniki posiadają automatyczne zwalnianie rygla w przypadku zaniku zasilania, więc można by było na chwilę odłączyć zasilanie od stacji, tylko tu również jest potrzebny kontakt z właścicielem obiektu, przy którym jest zainstalowany taki słupek i wtedy jest szansa, że rygiel zostanie podniesiony. A czy wyłączyć stację można zdalnie? Można, jeżeli producent stacji przewidzi takie rozwiązanie. Czyli znowu dzwonimy, ktoś zdalnie nam wyłącza, rygiel się zwalnia, zakładając, że jest wyposażony w ten tak, układ. Tak, jest sprawny. Jest sprawny, no naturalnie. Nie ma łatwego rozwiązania sytuacji, co nie znaczy, że nie warto o tym rozmawiać. Rozwój elektromobilności jest pozytywnym trendem współcześnie i musimy rozmawiać o nowych sytuacjach, o nowych zdarzeniach. Aut elektrycznych przybywa i przybywać będzie. I to jest chyba, tak jak mówię, no, trend pozytywny, należy się z tego cieszyć. Także Piotrze, jeszcze raz, jako ekspertowi dziękuję Ci za wyjaśnienia. Aha, jeszcze jedno. Otrzymałem wczoraj informację mailem od mojego pracownika, że w centrum, w którym miałem swoją nieprzyjemną przygodę, słupek został zdemontowany. No cóż, mam nadzieję jednak, że tam wróci po naprawie, bo byłoby szkoda. Samochodów elektrycznych rzeczywiście przybywa i dobrze, żeby miały gdzie się ładować.